Witam Was serdecznie, po tej stronie Bullet. Pogadamy dzisiaj sobie o Battlefieldzie. O dziwo o Battlefieldzie, bo wcześniej o mnie nie mówiłem na temat o tym produkcie, który wychodzi. Chodzi tutaj o sam zwiastun. Dużo ludzi mówi, że grafika jest za bardzo soczysta. Tam była taka fajnie z hakiem, znaczy z taką protezą, tak? Mają tam jakieś gęby poumalowane i tak dalej. I też tam chodzi ogólnie o poprawność polityczną, że znów kobiety, znów kobiety. Powiem wam pewną rzecz. Jeśli chodzi o Battlefielda 5, który teraz wychodzi. Kobiety ogólnie też walczyły na froncie, tylko ogólnie w starszych częściach nie było tego pokazane, było zazwyczaj sami mężczyźni pokazani. I właśnie ogólnie dużo ogólnie widzów, raczej graczy, tak powiem, oni zazwyczaj na to zwracali uwagę, bo myśleli, że na froncie walczyli tylko sami mężczyźni. Nieprawda, po prostu gra czy tam filmy zazwyczaj tego tak nie pokazują. A naprawdę w rzeczywistości było inaczej. Powiem wam tak szczerze, że też były jakieś tam potyczki ogólnie osobiste, jeśli chodzi o drugiej wojny światowej, na pewno. Tak samo jak i w pierwszej wojnie światowej. Że na przykład, że jak nie byłeś w wojsku, to ty sam byłeś jako żołnierzem, sam dla siebie, tak? Po prostu broniłeś się, w sensie, w tej wojnie, żeby jakoś tam przeżyć, w zależności w jakiej sytuacji się znajdowałeś, czy tam znajdowałaś. I też jakoś, moim zdaniem, nie było tak, że jak posiadałeś broń, to po prostu nielegalnie, bo moim zdaniem nie było czegoś takiego nielegalne posiadanie broni, po prostu każdy człowiek musiał się w jakiś sposób bronić. Dobra, jeśli chodzi, patrząc o tą grafikę, która była pokazana, to nie myślcie sobie, że to jest moim zdaniem z kampanii, bo to wątpię, żeby to była scenka z kampanii. Dużo właśnie ludzi tak ciężko patrzy na ten zwiastun i powiem wam tyle, że zwiastun taki parominutowy, czy tam chyba 2 minuty trwał ponad. Dużo nie pokazuje, w sensie, że gra tak ma być, jak widzimy ogólnie w tym momencie. Dajcie sobie sprawę z tego, że w grze będzie naprawdę wiele map, które będą nawet mroczniejsze i będzie miała swój klimat. W grze Battlefield 1 też będzie tak jak w jedynce, że każda postać będzie miała tam jakąś ogólnie historię. A te historie, z tego co pamiętam, to były nawet oparte na faktach. Tylko że tym razem to będzie w II wojnie światowej. Tylko ja nie wiem, czy kampania będzie znów taka krótka, jak była w jedynce. Czy po prostu ją ogólnie tym razem będzie dłuższa. Mam nadzieję, że będzie dłuższa. Bo jedynka naprawdę była bardzo krótka, a dobrze mi się w nią grało. I właśnie się zastanawiam tam, jak była tam taka pani z protezą, prawda? Co na przykład ze snajperki tam strzeliła w gościa, a potem tam jakiś czołg przejechał, tam rozpieprzyło. Też tak, no ogólnie to dziwne to jest, bo w sumie na polu bitwy w II wojnie światowej mogło się dużo bardzo dziać, a nie pamiętam, w sumie nie wgłębiałem się w historię w tamtych czasach, co było dostępne, a co nie. Może były w końcu protezy jakieś na rękę, ale kurde, mi się kojarzy, że chyba nie było żadnych protez. Mi się wydaje, że protezy chyba może już dawno były, tylko o tym nie wiem i za bardzo się w to aż tak nie zagłębiałem. Kto wie. Jeśli chodzi o pewne sytuacje,
tam podobno nas będzie można z jakiejś bronią odblokowywać i inne rzeczy. I plus ogólnie, jeśli chodzi o tą tego Battlefielda 5, który teraz wychodzi, nie będzie premium, nie będzie płatnego premium w ogóle. Wszystkie dodatki będą za darmo, chyba że z tego co przeczytałem na pewnej stronie, czy tam usłyszałem, to ja powtórzę u siebie, jakby było coś płatnego, to prawdopodobnie jakieś takie małe kosmetyczne rzeczy, jeśli chodzi o jakieś kamuflaże do broni, czy no takie małe, bo najmniej potrzebne ogólnie w graniu, prawda? I ogólnie, jak to, co tam dalej powiedzieć na ten temat? Moim zdaniem nie ma co za dużo mówić, jeśli chodzi o ten pierwszy zwiastun Battlefield 1. Moim zdaniem to jest, będzie tryb taki, to chyba i była scenka, żeby właśnie skłamać, z trybu kooperacyjnym, no wiecie, z koopa, nie? Nie ze zwykłego multi, ale z koopa, tak mi się wydaje. Bo tak miałem ogólnie przypuszczenie, takie właśnie pomysły ogólnie w tym momencie do głowy mi wchodzą. I podejrzewam, że to nie będzie zła gra, tak? Że w ten sposób pokazali tego Battlefielda, bo pomyśleli, że to naprawdę będzie hype między ludźmi, że będzie zajebiście. Ale wyszło inaczej. Bardzo negatywnie na to podstawili, na ten zwiastun postawili, bo w sumie patrząc na Battlefielda jeden zwiastun, to kurde dawał mocnego kopa, tak? Naprawdę dużo się działo, bardzo efektownie to wszystko wyglądało i ludzie zacierali strasznie ręce i czekali do tej pory. I do tej pory, no w sumie już jest, bo są już nawet wszystkie dodatki, albo chyba wychodzą jeszcze jakieś, nie jestem pewny. Nawet są niektóre dodatki teraz za darmo. I właśnie teraz jest w tym momencie tak, że i w październiku Call of Duty wychodzi, Black Ops 4 i Battlefield. No to jest moim zdaniem na co czekać, chociaż obydwie części są na razie dość krytykowane. Wracając do Battlefielda 5, ja ogólnie wyobrażałem sobie tą grę trochę inaczej, jeśli chodzi o zwiastun. Ja właśnie tłumaczyłem pewnej tam osobie, że no, co ci przeszkadza ta kolorystyka, kurde, to nie będzie opcja jakiegoś kontrastu, żeby można sobie to zmieniać, żeby ta grafika, te oświetlenia, ta trawa, która jest taka piękna i zielona i ogólnie wypalają ogólnie gałki oczne, będzie można to zmienić i zmniejszyć to wszystko. Lub wystarczy ogólnie pewnie tam jakaś będzie opcja graficzna, jak tam ogólnie czytałem, czy tam chyba na gry online czytałem, albo po prostu oglądałem, żeby ta grafika była trochę taka bardziej jaskrawa, bardziej czy tam ciemniejsza, nie wiem jak to wytłumaczyć. I bądźmy dobrą nadzieją, bo gra ogólnie ma mieć naprawdę dużo możliwości, no mają być nowe zniszczenia, ogólnie destrukcje budynków, to w ogóle zostało inaczej zaprojektowane niż ogólnie w innych tam częściach. I w ogóle, no niektórzy mi mówią, że kurde ten zwiastun Battlefielda to przypomina kurde Call of Duty z ładniejszą grafiką, ogólnie, że ładnie to wygląda. No ale dobra, nie przesadzajmy i za bardzo nie oceniajmy ogólnie jeszcze tej gry, która ma wyjść, bo wiadomo, że zwiastun nie znaczy, że jak ma wyjść źle, to gra musi być akurat zła. Mam na pewno na E3 zobaczymy więcej tego. I zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Podejrzewam, że zobaczymy tam trochę z trybu fabularnego, podejrzewam, i może z multi, bo na konferencji Battlefielda
bardzo mało pokazali, parę minut, a więcej było gadania, tak? I dlatego właśnie panowie dali najpierw tyle właśnie tyle było tego omawiane na samym początku, a na końcu zwiastu, żeby na przykład zainteresować ludzi bardziej, co tam się zmieniło, co tam będzie można robić i tak dalej, i tak dalej. Plus będzie można stworzyć własną postać, tak? No, czyli pewnie nawet tą dziwną protezę, kurde, założyć, która zapewne, podejrzewam, że nie będzie w kampanii, bo to trochę... No, kobieta z protezą w kampanii fabularnej, nie pamiętam, żeby coś takiego było. Może była taka bohaterka, nie mam pojęcia. Nie chcę nic tam mówić, że tak było, bo potem będziecie mówili, że co ja gadam za głupoty, no co ty, nie było takie co. No, może nie było, nie wiem. No będzie można umalować, kurde, gębę jak na Kratosa na przykład, czy gościa, czy coś, nie wiem, pewnie, może jakieś fryzury będą, gęby, nie wiem, może będzie można zrobić postać jak w Simsach, nie wiem, kto wie. Ale jeśli chodzi o kolorystykę ogólnie, mi to nie przeszkadza, dla mnie to jest najważniejszy efekt ogólnie końcowy. Bo to, co żeście widzieli, to nie było, jakby to powiedzieć, wersja końcowa, to była wersja jakaś alfa, czy tam beta, czy coś takiego, tak? Taki mały fragment ogólnie z tej gry. I popatrzcie sobie na przykład wersję, na przykład zwiastun z gry Infinity Warfare, Call of Duty, tak? Tam gdzie na przykład coś się tam toczyło między schodami i wtedy właśnie ta pora roku była taka, no jasno widno, jasno było, było dość widno, prawda? A ogólnie w rzeczywistości, jak się grało, jak wyszła ogólnie gra na premierę, to właśnie ta scena była zmieniona na taki tryb bardziej mroczniejszy, że było ciemniej na dworze. I tutaj to, co widzieliśmy na przykład na tym zwiastunie, no może też tak zrobią, że akcja nie będzie działa się z samego rana, gdzie ogólnie bardzo ładnie chmurki widać i trawa ogólnie kwitnie, jest zieloną, pięknie i tak dalej. Może zrobią tak, że tam będzie ogólnie trochę na porę roku, no żeby nie ciemniej, tak? Że to aż tak nie będzie ognie na was paliło, kurde, w oczy. To więc nie ma co ogólnie za bardzo ogólnie się wypowiadać aż tak za bardzo na ten temat, jeśli chodzi o kwestię tego zwiastunu i ogólnie co tam było. Najlepiej to trzeba czekać ogólnie. Jak mówiłem wcześniej, pewnie na E3 pokażą. Podejrzewam, że jest tam Sony czy coś takiego. No zobaczymy, czy tam Electronic Arts, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. I cieszcie się ogólnie wszyscy, że nie będzie prawdopodobnie mikropłatności. I po prostu wszystkie aktualizacje do map i tak dalej będą za darmo. Będzie za darmo. Mówili, że nie będzie mi płatności. Mam nadzieję, że dotrzymają słowa i gra nie będzie taka droga jak Call of Duty Black Ops 4. Dobra, z tej strony na ten temat moim zdaniem to będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał was zainteresował i słuchaliście go ogólnie do końca. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.